Przesuń się. Sam tu nie jesteś. O. Witam Was serdecznie. Gdy ostatnim razem mówiłem, że na razie kończę z magnesem, z rzucaniem i z tym, i tym dalej, i tak dalej, i tak dalej, to wylała się wielka ilość komentarzy. Aż dziwne, że nie hejtu, ale a komentarzy właśnie pozytywnych, że wielu, naprawdę wielu osobom podoba się ta akcja z magnesem, podobają się odcinki z magnesem, podobają się odcinki ze sprzątania, bo to coś oczywiście dobrego, co nie, także na naszej ziemi i w ogóle, więc postanowiłem, że poświęcę sobie tydzień w pracy, który byłem i przez ten cały tydzień zaobserwowałem obszar wokół swojej miejscowości, innych miejscowości wokół, znalazłem 37 jezior, jeziorek i stawów, jakichś tam oczek wodnych, takich dosyć sporych, znaczy sporych, czasem niektórych małych, gdzie pozaznaczałem je i będę chciał się do każdego udać. Zaznaczyłem ponad 70 miejsc, w którym będę chciał szukać w rzekach. Rzeki płyną poprzez pola, lasy i tak dalej, ale no i można nimi, tam 3 czy 4 rzeki, które płyną, ale można by było nimi iść, iść, iść i końca by nie było. Ja jednak zaznaczyłem miejsca, w których rzekę przecina droga. Tam najwięcej ludzie podjeżdżają, śmieci do wody i różne rzeczy, więc postanowiłem, że wszystkie te miejsca, w których droga, nawet jakaś polna, droga leśna, droga jakaś tam przez wioskę, jakaś tam przez drogi i tak dalej, które przecinają właśnie rzekę, w tym miejscu będę chciał magnesem także szukać. I tak to wygląda. Dlaczego? Z tego względu, że właśnie dużo osób pisało bardzo fajnie, pozytywnie, za co bardzo Wam dziękuję, że te sprzątanie, to szukanie tym magnesem jest naprawdę fajne, że takie odcinki Wam się podobają. Kilka osób nawet prywatnie do mnie napisało wiadomości, za co bardzo dziękuję i pozdrawiam serdecznie, które pisały, że nie rezygnował z tego, żebym jak najbardziej właśnie szedł w taką stronę, że jest to dobra forma pokazania, że się sprząta i w ogóle, choćby w taki sposób z wody. Bardzo lubię spędzać czas nad wodą, praktycznie jestem wychowany nad jeziorem, można powiedzieć, większość swoich wakacji zawsze i większość młodzieńczego życia spędziłem nad jeziorem, więc dla mnie to jest bardzo przyjemny klimat. Ale właśnie, no i bardzo im zależy na tym, żeby to było czysto. Ktoś napisał, oczywiście żaden to widz z pewnością, bo znając życie, żaden widz, który mnie ogląda, by tak nie napisał. Ktoś, kto wszedł chyba pierwszy raz i napisał ostatnio komentarz, gdy zaczęła się seria z magnesem, napisał: ale sobie znalazłeś motyw, żeby nabić jeszcze więcej wyświetleń. Odkąd się nie mam pamięcią, odkąd zacząłem kanał, a zanim jeszcze założyłem kanał, już chodziłem z magnesem, więc nie jest to żadna nowość na moim kanale. Kto chce, to się może cofnąć wstecz. W tamtym roku, 2 lata temu, 3 lata temu, 4 lata temu chodziłem z magnesem. Gdy chodziłem z wykrywaczem, chodziłem z magnesem. Gdy poszedłem w las, chodziłem z magnesem. A więc to nie jest pierwsza akcja, którą chodzę z magnesem. I dobrze jestem świadomy tego. I nawet gdy chodziłem z wykrywaczem, gdy teraz zajmuję się bardziej bytowaniem leśnym, to wszystkie odcinki związane z poszukiwaniem magnesem mają najmniejsze wyświetlenia, jakiekolwiek są. Nie zależy mi na wyświetleniach. Gdyby mi zależało na wyświetleniach, to bym budował co odcinek jakieś szałasy i ziemianki w lesie, bo wiem, że to jest, ma największe wyświetleń. A nie chcę tego robić, bo właśnie wtedy byście powiedzieli: ty, wszystko wali, tylko aby wyświetlenia były. Nie chcę robić tutaj kariery jakiegoś bushcraftera, który, woodcraftera, który siedzi w lesie i buduje i nawala milion subów, 30 milionów wyświetleń. Nie na tym, nie o to mi chodzi, nie na tym polega mój kanał. Poza tym to mój kanał, robię co chcę i będę robił to, co mi się podoba. Komu się nie podoba, to tak jak mu to mówi mój kolega, za bramę, tam. Także ja biorę się za magnes, a dzisiaj jesteśmy nad jeziorkiem, małym jeziorkiem. Jezioro w miejscowości, jezioro się nazywa Karsk, bo przylega do miejscowości małej wioski Karsk. Jezioro jest małe, ma tylko 33,5 hektara powierzchni. Nie wiem, jaką ma głębokość, nie pamiętam. Ma tu mnóstwo kładek. Będę starał się, jeżeli jest małe, może postaram się dzisiaj całe dookoła obskoczyć składek. Widzę tutaj kilku wędkarzy porozkładanych na kładkach, także niektóre kładki mnie miną.
Dzisiaj jeszcze mam dodatkowy bajer, który umożliwi Wam to, że będziecie widzieli wszystko z pierwszego planu. Ja będę miał dwie ręce wolne. Kupiłem sobie takie szelki z uchwytem na telefon, żeby można było nagrywać to, co tutaj wyciągam i tego. Wszystko będziecie widzieć, wszystko będziecie tego. Idę szukać, sprzątać, rzucać transformersem. Zobaczymy, co on wyciągnie, co on da radę wyciągnąć, jak to będzie wyglądało. Co by nie wyciągnął, to zawsze będzie czyściej i będzie lepiej. Tak mi się wydaje, biorę się do pracy. Sierszeń, stój. No, grzeczny sierszeń. Tego się nie spodziewałem. Normalnie sierp tatowy. Ale akcja. Dobra, więc pierwsza kładka zrobiona, nie ma tego dużo, fajnie, kapsle od piwa, pokrywki od puszek, sierp tatowy i gumeczka jest, więc co, lecę na samą kładkę.
tam podjechał samochód, zobaczył szerszenia stojącego, szybko się wycofał, gościu wysiadł z samochodu i tam za, kurde, tam za drzewami zaczął się czaić i chować i obserwować mnie. Może tam jeszcze jest. Ej, ziomuś! Prawdopodobnie to jakiś wędkarz. Wędkosz! Chodź posprzątać śmieci po sobie! Teraz nie chcę wyjść z Kubany. Skitrał się w krzakach. Amator wędkarstwa. Ale dobra, tu amatorstwem. A my przejdźmy do tych znalezisk, choć nie ma ich dużo. To fajne. Wyciągłem blachę, wahadłówkę. Powiem wam, że naprawdę w świetnym stanie jeszcze. Taka jeszcze do użytku. Gumencje zaraz 1 maja, a więc można w sumie jutro. Tak? Nie. Nie, w niedzielę. No jutro niedziela. Tak, jutro. 1 maja można walić na szczupaka, a to nigdy na to nie łapałem, ale słyszałem, że na to fajnie się łapie. I też ze znalazłem. Także te trzy rzeczy to jeszcze zabieram do użytku. Może mnie kiedyś weźmie i pójdę na ryby nawrzucać puszek po kukurydzy do wody. Tego to nie szczaicie. Sznurówka nabita na haczyku. Ktoś na sznurówkę łapał ryby. Sznurówka faktycznie może przypomina glizę. Ale na sznurówkę w życiu jeszcze nie łapałem. Szok. Tutaj po wędkorzu to tylko buty zostały. Kurwa, rzucają. O, ktoś już rozpoczął majówkę. Widzę, grill był palony. Puszki, butelki, papierosy. I jeżeli jestem na takiej kładce, że była impreza, to pomyślałem o tym, że może ja bym napił się kawki. Mam bardzo wielką chęć na kawę. Jeżeli kawa na szybko, to wiadomo, że nie będę się tutaj męczył z kuchenkami gazowymi, z kuchenkami jakimiś na paliwo mieszane i tak dalej, i tak dalej. Zrobię tu bardzo przyzwoitą i bardzo szybką akcję, czyli na kuchence Small od Pirana. Mała, bardzo szybka do złożenia kuchenka, która służy mi już od naprawdę długiego czasu. Fajnie jest mieć ją. Taka mała, że się zmieści jak karta bankomatowa. Bankomatowa, no karta kredytowa.
zmieści się w portfelu, zmieści się w kieszeni. Mała, szybka do złożenia kostka paliwowa, pyk, czajnik, woda, pyk. Pyk, szybka akcja, pyk, troszkę cukieru, z 10 łyżek, troszkę kawy, z 6 łyżek, no z 6 łyżek, może dać jeszcze, a co ty, umrzeć na serce to przynajmniej po dobrej kawie. Szybka akcja, gdzieś tu jeszcze miałem zapałki sztormowe od Pirana. Dzisiaj to tak powiewa delikatnie, chociaż ciepło, ale sparno. Takie chmury są, prawdopodobnie może też z tego padać. Zapałki sztormowe pozwolą na to, że nawet przy takim wietrze delikatnym, choć nie jest mocny, ale ryby się rzucają, że nam te paliwo się zapali. Lubię tą kucheneczkę, to jest bardzo fajna kucheneczka. No i dobra. Kawka niech się robi, a ja w tym czasie mogę porzucać magnesem. Zobaczymy, co tutaj wyjdzie po imprezie.
tutaj chłopaki miejscowi opowiadają, że mają magnes 250 kg. No i już tutaj wyciągali grube rzeczy, ale Transformers ich zaskoczył i poprawiam po nich. Wyciągam mnóstwo jeszcze syfu, przeważnie drobnica, ale wychodzi, jeszcze wychodzi. No dobra, podejrzewam, że to jest znaczna połowa, nawet chyba więcej niż połowa, przetrzepana magnesem. Widzimy się na podsumowaniu w garażu. W dzisiejszym dniu dużo kilogramów nie było. Podejrzewam, że jakieś koło 5 a 7 kilogramów. Ciekawostki dnia. Oczywiście bardzo dużo sprzętu wędkarskiego. Dwie gumki. Kilka blach. Kilka jeszcze w normalnym stanie. Tam jeszcze te dwie wyrzuciłem, ale już takie całkowicie zeżarte. Tu od gruntu i sierp tatowy. Sierp tatowy też jedno z ciekawszych rzeczy. Najciekawszy jest to kamień magnetyczny, nie jest to żadna szlaka ani nic, to normalny kamień. I ładny. O, tutaj blacha. No cóż, przypiła jeszcze jedna. To jest kamień, który... O, który się ostro przyczepił. Także podejrzany jest ten kamień. To on, ale jednak i tak chyba najciekawszą rzeczą to był... Była sznurówka na haczyku. No nic, to wszystko na dzisiaj. Pół jeziora jest zrobione. Zostawiam je na kiedy indziej. Następnym może razem, gdy będzie magnes i sprzątanie, to może jakaś rzeka, a może jakiś staw w lesie ukryty. Ciekawe rzeczy mogą z takich rzeczy wychodzić. Także to na razie wszystko. Pozdrawiam Was serdecznie. Trzymajcie się. Na razie, cześć.